Urodziłem się w Tępoczowie Kolonii, gmina Skalmierz, parafia Skalmierz. Nazywam się Nanuś Stefan. Od dziecka grałem na skrzypcach 70 lat. Ja pasałem krowy, ojciec miał krowy. Pasałem krowy i bardzo mi się podobały skrzypce. I zaczęło się od tego, że łamałem sobie takie gałązeczki na wierzbak. Jedne tako, drugo tako i śpiewałem, tak nuciłem się cicho i takem się na tych gałązeczkach i tak to. No a później po trochu brali mnie ludzie na krzciny. Grywałem na krzcinach, proszę pana. Dużo grałem. A później wesela, no i w końcu, jak już tak dochodziło, bo Feledyk był ode mnie starszy o 5 lat, to on grał na klarnecie, nie na saksofonie w owym czasie. I on grał już 5 lat, a ja byłem od niego młodszy 5 lat. No i później my się poznali z tym Piotrem Feledykiem. No i coś mu tam posmakowało i stworzyliśmy zespół i graliśmy 50 lat przeszło. Ojciec mnie wziął, taki tu był Lizak w Skalmierzu, nazywał się Henryk Lizak, organista dobry. No, grał na skrzypcach bardzo słabo, ale trochę grał. I on mnie trochę poduczył nut. Ten Lizak mnie poduczył nut. Także później już sobie dawałem radę, bo pamiętam, ojciec był, pojechał po coś do Krakowa i mówię, tato, jak ty będziesz w Krakowie, tam w głównym rynku jest księgarnia muzyczna. Weź tam, wtedy było modne tango, czy pamiętasz tę noc w Zakopanem? I jeszcze jakieś jedno, nie pamiętasz? Zakochana dziewczyna. Jeszcze pamiętam, dobro, Zakochana dziewczyna tango i to jakby tato, jakby ci zbyło coś czasu, to idź weź i kup i to kupił. No i jestem się w domu panie mordową, szturą uczył, bo trochę znałem. A Feledyk nie znał nic. Nic. I nie starał się o to, żeby znać. Nie starał się o to. Ale w jakiej tonacji byś pan był nieru, bo pan chyba o tym ma pojęcie, bo pan jest człowiek nie byle co. W jakiej tonacji by pan nie ruszył, to mu się poradził. A inni saksofoniści, jakoś wybrał tonację, ja nie mogę w nich grać. Tego. A ten no, był artystycznie zdolny człowiek. Artystycznie. Tylko, że nie umiał żyć na świecie, palił papierosów dużo. Jak wygasił papierosa, to zaraz zakładał, we fajce palił, bo papierosem samym przypaliłby wargi i nie mógłby grać, tylko tak o cygarnikę miał, wkręcał zaraz, no gdzie to. A tu jeszcze jak się grało na podłodze, proszę pana, z podłogi farba, ścierali ludzie, kurzyło się. No i był zdrowy, twardy, no ale pojechał, bo za dużo do tego woda i...
Było wesele, proszę pana, tu, gdzie ja mieszkam, jestem Poczów Kolonia. A wyżej tam, taka wioska podłużna jak ta, ten Poczów Kresy i tam było wesele. To wesele było w ostatki. Nie mogli znaleźć muzyki. I ten Feledyk grał na klarnecie jeszcze, nie na saksofonie. I przyszedł na to wesele z kolegą drugim. Drugi kolega, co później grał z nim na harmonii, nazywał się Chrzanowski, grał z nim na harmonii. Nauczył się, grał na harmonii. I przyszedł na to wesele, no cóż to, na sekund ze skrzypcami, ten na klarnecie, ten na sekund. A ten na sekund. I nie ma muzyki. I mówią tak, chłopi tam z tej wioski mówią tak, my tu mamy takiego chłopaka, co poradzi grać na skrzypcach, jakby go po niego posłać, jakby przyszedł, jakby tego, to by, no to może by ta muzyka jakaś była. I przyszli po mnie, zabrali mnie, poszedłem tam. Tam był na tamtej wiosce znowu taki stary dziadek, nazywał się Iwan, grał na kontrabasie. Nie był dobrym kontrabasistą, ale grał na kontrabasie i to weseleśmy łożem polili. I to było zaczęte, to było całe poznanie z Feledykiem, pierwsze wesele to. I od tego wesela Sitwa przychodził tu zawsze do mnie, ja chodziłem tam do niego, lotowałem takimi łebkami, no był starszy troszkę. Przychodził do mnie i to się tak zaczęło i zbetonowało tak, że no, graliśmy przeszło 50 lat. To nie jest byle co. Feledyk jak się żenił, to ja byłem Feledykowi za starszego drużbę. Miał braci w domu pięci, ale tak se mnie polubił z grania, proszę pana, tak se mnie polubił, że z braci żadnego nie wziął, tylko mnie wziął. Mnie wziął. No i graliśmy, ja byłem za drużbę i tam była muzyka, bo Feledyk nie grał, ja nie grałem, bo się żenił. Tam była muzyka, załatwiono skąd jeździ. Przyjechali ze ślubu, trochę za stół poszli. I później mówi do mnie, bo mnie Stefan jest, mówi Stefan, chodź, że to zagromy trochę Feledyk. No to... Też my poszli, ja wziąłem skrzypce, Feledyk wziął saksofon, bo saksofonista grał na weselu. Zaszli my tam, mamy grać, a stoi wieczorek. To o Niemcu mówię, co powiesił się, stoi wieczorek, ale mówi tak, tak se napluł w ręce ten wieczorek i mówi tak, a jak już taka zmiana, do basisty mówi tak, bo wieczorek był kontrabasistą, jeszcze jak mieszkał za Kazimierzą. Jak już taka zmiana, mówi to, a dejcie przyjacielu, to ja spróbuję, co potrafię, tak zażartował sobie wieczorek. Wieczorek wziął kontrabas,
I tu się zaczęło wszystko, ten zespół się stworzył na Fredyka Weselu, bo ten wieczorek na kontrabasie, to wszystko, no mówię panu, chciało się żyć, chciało się grać. Jak żeśmy poszli gdzie grać, to ja nie kompromituję nikogo, ale nie było zespołu w okolicy. Byliśmy poważani. Grało się wszystkie rzeczy, jakie tylko trzeba było, to się grało wszystko, co kto chciał. I do słuchu, i Czardasza Monkiego graliśmy do słuchu, i Poloneza Łogińskiego do słuchu, i inne rzeczy. No ale to wszystko wyszło, bo no synu, tak było czy nie? Jeździliśmy po świecie daleko, w Warszawie graliśmy kilka wesel, bo tu taki był w Milanówku pod Warszawą. Ja nie pamiętam już wszystkiego, ale po świecie graliśmy dużo, tylko że nie chcieliśmy wyjeżdżać po świecie, we świat z tym graniem, bo tu na miejscu była robota, a było mi kłopotu. Było mi kłopotu, weź tam się włócz tam gdzieś, nie śpi, kawód światu. Ale że dużo, dużo, dużośmy grali we świecie, dużo, dużo. No ludzie chcieli, no chwalili, że muzyka dobra, przyjeżdżali i chcieli. Myśmy wybierali wesela takie, czy to było u młodego, czy u młody. To nie chodziło o to. I no gdzie będzie lepsze wesele, żeby było dobre żarcie i zarobić pieniędzy, dobre goście. Tośmy sobie wybrali nieraz u młodego, a młody mówi tak, to teraz jak tu gracie u mnie, to mnie zawieźcie do pani młodej przed ślubem. Bo taka była młoda. No tośmy na furmankę jedziemy naprzód, furmanki za nami, a my żniemy drogą i grosze i jedzie się już, no. Tak było.
lata takie, dobre lata wziąć. Graliśmy, ja grałem na skrzypcach, Nanuś Stefan. Wieczorek Stefan grał na kontrabasie, był kontrabasista, luksus. Luksus, panie, no jeszcze raz luksus. Był, pochodził z Kazimierzy. Harmonista Zwiniar Chrzanowski Józef grał na harmonii guzikowej, trzechrzędowej. No i ten, i ten. No to było, to było, to, to było, grania było w Bądzile, ludzie się pchali. Grania było w Bądzile i no było wesoło i byliśmy szanowani, bo z młodszego wieku Fredyk nie pił tak. Ja nie piłem w ogóle do starości. Dawniej była moda, śpiewali, wie pan. Zatrzymał muzykę, bo nie zapłacili, inaczej śpiewali. No to on se śpiewał swoje, a muzyka grał swoje. Te melodie tylko w tonacji gra swojej muzyka, bo i tak jest drży. A myśmy nigdy, jak śpiewał, to w międzyczasie, jak on śpiewał, to ja już żebym się postarał, co on tam, w jakiej tonacji ruszyć. I w tej tonacji to wychodziło bardzo ładnie. W tej tonacji zawsześmy grali, co śpiewak śpiewał. To nie było byle co, panie. W tej tonacji zawsze, co śpiewak śpiewał, to my w tej tonacji grali. Wie pan, gdzie Kropidło? No. Na Kropidło grałem na weselu, żenił się z Racławiem Nowak. Może pan wie? Taki Marian Nowak z Racławic się żenił. Jako tam było bicie. Boże Święty, to nie pamiętam tego.
I harmonista mówi do mnie tak, że i później słuchaj strzały. Mówi, my jak tu będziemy, to cholera trafi kula i uciekli mi do koni, do chlewa, do żłobu. Leżeli mi w żłobie, żłoby były betonowe, leżeli mi w żłobach, dopóki się to wszystko nie ustatkowało. Ale z basów nie było śladu. Jak ktoś przy Iwaniu w basy, panie, to ten kontrabasista, co go tak wychwalam, on był z zawodu dobrym stolarzem. Pierwszorzędny stolarz. I na następne granie basy już gotowe. Zrobił, bo miał ku temu talent, był zdolnym człowiekiem i kochał muzykę. Panie kochany, jak ktoś przy Iwaniu w basy, to ani pieniędzy, ani o pieniądzach mowy, bo się do mnie kładło pieniądze do basów. Poszło wszystko w nic. Panie, takich rzeczy tu w obrębie Tępoczowa to było mniej, ale na dalszych wioskach to się haratali jak cholera i bili się, no ale jakoś tak w szczęście doszło, dopisało, że nam się nic nie stało żadnemu. Bo panie, trzeba było z ludźmi zawsze delikatnie, ładnie, grzecznie, to nieraz taki bandzior też miał trochę litości, bo byli bandziory, pierony. Miał litości. No. Graliśmy w Kuszkach wesele, dograliśmy wesele, proszę pana, to było przede żniwy, bo żyto miało już kłosy. Kłosy już miało, dużo kłosy miało żyto. I graliśmy tam. I ten Feledyk to był taki człowiek zazdrosny. No był bidny. Był zdolny, był dobry, był artystycznie zdolny, artystycznie, jeszcze raz podkreślam, artystycznie zdolny, ale był biedny. Natomiast Wieczorek był dobrym stolarzem, w okolicy robił wszędzie stolarkę, meble różne, do domu w okna, drzwi, to był interes, do tego chodził grać i tak na siebie zawsze berłocie się tam zjechali na tym weselu i tu już słońce świeci, do domu trzeba iść, a oni się zjechali łoba. A ten Wieczorek z nerwów jak złapał te basy za szyję i taki pojok, bo była studnia na drodze, co poili krowy, puszczali tam. I od tego pojoka, jak tymi basami przy Iwani, tak w tego pojoka rozleciało się wszystko. I ja mówię, no i cóżeś narobił? No w sobotę wesele, no cóżeś narobił człowieku. A nie był pijak ten Wieczorek, tylko miał nerwę, dlatego się powiesił, był nerwus. Cóżeś narobił. A u mnie tak klepnął w ramię, mówił tak, nie martw się nic, na sobotę to jest nie takie bedo. Nie martw się nic. Dawniej się grało tak. Jest taka wioska tutaj stąd, może 5-6 kilometrów, nazywa się Sielec Kolonia. Bo pan tam kiedyś był. Nie? Więc tam w tych czasach kariery mojej muzycznej młodej, to tylko wesela były w poniedziałki. A tak to wesela były w sobotę i we wtorek było, ale w Sielcu wesele w poniedziałek. A to się grało i we wtorek, i w środę się grało. Dopiero później to przeszło tak, że te wesela się ustabilizowały na sobotę. I przeważnie w soboty były. Ale przedtem to nieraz ręce bolały od grania,
bo się grało i w niedzielę się nie grało, w niedzielę ksiądz ślubów dawać nie chciał, tego, tak, nie chciał, bo ludzie nie szli do kościoła, w niedzielę ksiądz nie, tylko dawał śluby, proszę pana, poniedziałek, wtorek, środa, a tak to już nie. Feledyk miał w Sosnowcu brata Stanisława i pojechał tam w odwiedziny do niego, a ten Stanisław mówi tak, Pietrek, tu niedaleko stąd jest lokal taki, co jest czynny całą noc, muzyka gro, pójdziemy? No to gdzie z Pietrek nie pójdzie, jak on na ten zęby zjadł i on to kochał? Pójdziemy. Zaszli tam do tego. Pietrek się lubił wstroić w młodych czasach w taki płaszcz, taki stary gabardynowy płaszcz, prawie do kosztek sięgał. No i tam, rozumiesz pan, doszedł do sceny, oni grali na scenie, ci muzykanci miejscy grali na scenie, a on doszedł do sceny, łapał się, te faje trzymał tak tu poli, tak trzymał, no i tak co tam się zaciągnie, czmoknie się dobrze, a tam ci zaobserwowali ze unego tu coś, a co by tak to by krocie na cen? Jo tak, panie, trochę umiem, mamy taki swój tam na wsi zespół gromy, taki mamy zespół, trochę tak, trochę umiem grać. A nie chcielibyście zagrać? No i jakby na twardo przyszło, to ten Feledyk tak upowadł mi. Jakby na twardo przyszło, to bym zagrał. Ten skrzypek, co grał, cały czas grał na stojąco, bo to było w lokalu, goście byli porządnie. No, lepsi goście tak grali na stojąco. Ja też grałem dużo na stojąco. I oni, panie, a może byście chcieli zagrać? No to zagram. To ten kapelmistrz, skrzypek stał i pierwszego kawałka ich zaczęli grać. To się nie zapytał, powinien się było zapytać, bo z nami też nieraz na graniach grali obcy ludzie. To pytałem się, znasz to? Można ruszyć to? Żeby się nie ośmieszyć. A on zaraz zaczął, czy pamiętasz tę noc w Zakopanem? Tango, to mi opowiadał Feledy Łotem. Panie, a ja się tak myślę, ten Piotr mówi, żeby ci, Boziu, działo się w niebie jak najlepiej go do... Aleś mi trafił na to, co ja chciałem. A on grał w tym tangu takie przechody, to był samouk, ale panie artysta, jak to wyprół to wszystko. Drugi kawałek, już nie pytał się, no zacznę jeszcze innego, a jeszcze mu trafił na lepszego do... Jeszcze mu trafił na lepszego do... Ludzie w tańcu stawali i biło brawo. W tańcu stawali, ludzie biło brawo. Tak grał ten Piotr na saksofonie. To było nie byle co. To było nie byle co. Thank you.
grać na weselu do pałecznicy. We winiarach koło drogi cieśle robią stodowe. No to przecież szczęść Boże, dzień dobry, ludzie znajomi, bo się znało ludzi dookoła, w krąg ludzi wszystkich. A on mówi tak, Piotr, że on grać nie pójdzie na wesele. No tam zostanie z tymi cieślami. No po co my pójdziemy, tak sobie myślę, bez niego. Samiśmy poszli, ale on później dotarł na to wesele. Ale on... A z początku tak był chłopak fajny, był zbity, bo ich było dzieci 7. To była w domu przed wojną bida. No to się trzymał dobrze, to było tak, a później się wszyscy Pietruś ładnie gro, wszyscy do niego piją wódkę, wszyscy pieniądze po kieszeniach kładą do kieszeni wszędzie. No i to tak było, no. Ale że można, proszę pana, powtórzyć to jeszcze raz, że było to coś. Ojciec tego pana młodego mówi tak, Stefan, ty musisz jechać tam do pani młodej. Jak nie pojedziesz, to co to będzie za wesele? Ty musisz jechać. Ja mówię, Stasiu, bo jemu było, Stasiu nie żyje już. Stasiu, mówię, taki kawał drogi, tam się gnieś, tam tu muzyki nie ma. Tam jest muzyka i to podobno dobra muzyka, ale ja se życzę, wyjmuję 200 zł, ten ojciec kładzie na stół. Ja nie chcę darmo, żebyście jechali. Zajechaliśmy tam. Na to wesele. Trochę gości jest, muzyki nie ma. No ale myśmy zajechali. Tu mówią domownicy, że idą goście. Trzeba wyjść marsza. No to wychodzimy, gromy jak za dawnych lat już grosze i... Byliśmy zgrani, cholernie. Byliśmy zgrani, żniemy i tego. Gromy jednego marsza, gromy drugiego marsza, gromy trzeciego marsza. Tamtej muzyki nie ma. Takie łebki przylatują małe, ale mówią tak, że panie, tam dwóch muzykantów stoi w krzokach. A czego oni tam stoją? Ja nie wiem, czego stoją, oni tam stoją w krzokach. Słyszeli robotę naszej i nie przyszli. No, to było takie, no, może to ja się bardzo, bo mnie namawia syn do tych rzeczy niepotrzebnie, ale... No, dało się wyżyć, ja na weselu, jak było wesele dobre, zarobiłem 300-400 złotych. Jak było wesele dobre, 300-400 złotych. Do tego miałem w domu gospodarstwo. No to były kury, zabiło się czasem tucznika na święta, były jajka w domu, było to. No to się dało wyżyć tak, że jeszcze dobrze, nie paliłem papierosów, to znaczy, że jak dzisiaj paczka papierosów, tu kiedyś się pytam jednego gościa, ile ty jadasz? 12 zł, no dejcie spokój, 12 zł to jest kupa pieniędzy za paczkę papierosów. Nie paliłem papierosów, żyłem, nie piłem wódki, no to,
No ale jakby tak tego, no to, to może, ale ja żyłem dobrze. Za co mogę podziękować Panu Bogu przez te lata wszystkie. Przeżyłem, nie miałem biedy, miałem zawsze w domu ciepło, byłem najedzony, byłem ubrany, było wszystko. Ale starałem się żyć dobrze. Tym, co teraz muzyka gra na weselu, to ja myślę, że to jest karygodne. No nie to, żebym ja ubliżał komuś, ale to jest karygodne. Tam nie ma nic. Huk, okropny huk, więc nie ma nic. Graliśmy na weselu, jak się grała. Feledy grał na saksofonie pięknie, ładny miał ton, ładny, harmonia, skrzypce, kontrabas. To tu wszystko było miło posłuchać, jak ktoś słuchał. Jak żeśmy grali na zabawach gdzieś, tu remiza w Drożdżewicach, w Zakrzowie, w Przybenicach, tam w Dziezinie, w Pajecznicy, w Gruszowie były zabawy, to takich starszych dziadków, babek, dziadków może było mniej tych babek, to łop siedzone dookoła ławki były, bo przychodziły z wieczora posłuchać ładnej muzyki. A to, co dzisiaj, no nie, co to za muzyka jest, no panie, to zresztą do muzyki trzeba się urodzić. To jest rzecz pierwsza, poważna. Trzeba się urodzić. Musi dać Bóg talent człowiekowi, żeby ten człowiek miał talent. Trzeba się urodzić. No i do tego trzeba ćwiczyć i trzeba to kochać, muzykę. A to, co dzisiaj, to co oni umią, to oni nic nie umią grać. Tu było gdzieś wesele takie i serdeczna matka mówiła tak, bo ja tak już nie grałem, bo byłem w późniejszym wieku. Jak teraz jestem w stanie spoczynku, nie grałem, ale mówię tak, no chodźcie zagrocie, bo będzie młodo, wychodzi serdeczna matko. To oni mówią tak, że on grać tego nie umie. Serdeczna matko nie umie grać. Się grało wszystko, co się chciało. Będąc młodym chłopcem, w wieku 15-16 lat, już tak dorastałem, no każdy ojciec się cieszy swoim dzieckiem. Pan ma dzieci, tak samo cieszy się. I mówi tak, Stefan, pojedziemy do Krakowa na tandetę, ja cię wezmę, to ja ci kupię taki gabardynowy płaszcz. Wchodziły wtedy w modę te płaszcze gabardynowe, były modne. To ja ci, bo ty nie możesz, chłopaki mają, ty nie możesz tego.
No i ja ją mówię tak, tato, to będzie kosztować dużo, ja jeszcze mało grałem wtedy. Ale ojciec tak postanowił, pojedziemy. Wyszliśmy tutaj szosą na górę, jak szarbia wieś, na pagóreczek, ale ja mówię do ojca tak, tam mieszkał dalej, Ostrowski się nazywa. Taki dobry gospodarz Ostrowski. Mówię, tato, już pod Ostrowskiem leży piesek. Takiego miał pieska od ziemi tak z tyli, kudłaty taki gruby. Leży piesek na szosie, bo taki miał ten piesek, proszę pana, że jak auto leciało, to się usunął, przeleciało, na środku szosy leży. Dochodzimy bliżej, a tam skrzypce z futerałem. Ja się oszukałem, że to piesek, futerał się czernił z daleka, tam pieska nie było, tylko to są te skrzypce. To są te skrzypce. Wie pan, jakie to było dla mnie szczęście, jakie to było dla mnie szczęście, takie skrzypce dobre. Ja na nich całą kadencję przegrałem na tych skrzypcach. Ojciec miał przed wojną 5 morgów pola. Co z 5 morgów pola można było zrobić? To była bida. To była bida. A ja tak się... No Boże kochany, i pod wierzbą mnie roztak rączki złożonej. A czego ty tak się modlisz? Bo ja bym ciociu chciał skrzypca, a ojciec nie ma pieniędzy, żeby przyszły skrzypce. I choćby mnie za nie dawał, kto nie wie, ile mi tu dawali za te skrzypce. Oj Boże, Boże, Boże. Żeby mi się wróciły młode lata, Panie. Bo tak trochę już tak upadam pamięciowo, upadam. Wyczuwam to w rozmowie. No ale no co, nie ja pierwszy, nie ostatni. Ale gdyby mi się wróciły młode lata, i to granie to było, jak mówiłem panu, straciłem nogi, kolana, bo przemoknięte, bo szło się koło zboża, koło mokrego, mi to na człowieku wyschło,
tamten zorobek, nie zorobek, zawsze jakiś był. Ale bym tylko skrzypce w dalszym ciągu, nie chciałbym nic, tylko skrzypce. I Boże, jakby mi tak się wróciło, to bym był szczęśliwy nade wszystko, żeby się wróciło to granie i ta młodość.